Hej, to ja, Sato HD, a to jest kolejny odcinek z cyklu Prince of Persia. Dzisiaj, co dzisiaj mieliśmy zrobić? Włączmy mapę. No tak, dzisiaj mieliśmy się przenieść do Miasta Światła. Także właśnie tam teraz będziemy podążać. Zapytamy się tego naszej przepięknej towarzyszce, gdzie, którędy droga? No tak, no idziemy. Tutaj tędy widzę. To hops. I wspinaczka ku górze nas czeka. Mam nadzieję, że się no, wspiął się. Przepięknie. O to mi właśnie chodziło. To zapytałem się znowu Erice, gdzie mamy iść. A, Erika widocznie nam skieruje jeszcze wyżej. Weszliśmy. No dobra, no weszliśmy i co? I tamtymi polami mam iść? Daj, chodź tu, Eriko. Czy Eliko, jak tam kto woli. Mi wygodnie jest mówić Erika. Chociaż nie wiem, czy to jest dobrze... Przepięknie. Myślę, że... Nie wiem, tego jestem w stanie dosięgnąć. Niestety, nie byłem w stanie dosięgnąć. Dobra, nic się stało, zgarnęliśmy... Jakby to się, jak to się nazywało? Kurczę, bo już wyleciało mi z głowy. Sprawdźmy, jak to się nazywa. Zgarnęliśmy ziarno światła. Troszeczkę tak nieprofesjonalnie się zachowałem. No ale kto powiedział, że wszystkie filmiki na YouTubie muszą być profesjonalne. No dobrze, teraz... Przepięknie, przepiękne przejście. A no wiem, że ma to siarę, no dobra, tylko że ja chcę rozpieprzyć tutaj wszystkich tych bossów, co są. O, na pałę. No dobra, zobaczmy, czy to się uda. To, co tutaj im proponują. Dziękuję. No, minimalnie, ale mi się udało. Tak, teraz tutaj dołem, z tego co widzę. No złaś, ej! Nie reaguje tak, jakbym chciał. No szkoda, że czasami wychodzą takie akcje. Oj! Odejdź lagu. Niegrzeczny. No. Lag sobie poszedł. No i tu się zaczyna nasza kolejna właściwie przygoda. No. No nie tnij się tak. Co jest grane? Zjeżdżamy, odskok. Skok. Wiecie co, chwilowa przerwa, bo ja muszę sprawdzić, dlaczego mi ta gra tak teraz ścina. Jeszcze tylko wejdę do góry. Także widzimy się po krótkiej przerwie. No... Dla was to będzie parę sekund, dla mnie to troszeczkę może dłużej potrwać, także trzymajcie się. No, jestem po krótkiej przerwie, nadal nie wiem dlaczego tak mi ścinało, ale przestało na szczęście. Więc, no, nie, po prostu nie przejmując się faktem ścinania gry, zacząłem grę dalej. Ops, no wspina się, pięknie. Ładnie to zrobiłeś, dobra. Te zniszczenia to nie tylko działanie zepsutych. Dlaczego mam przeczucie, że jeśli tego nie zrobiło zepsucie, to było to coś jeszcze gorszego? Po ostatniej bitwie z Arymanem miasto przejął wojownik. To chyba jego robota. Wojownik, tak? No dobrze. Mniejsza z wojownikiem. Prowadź mnie ścieżką, którą mam iść. Aha, tędy, okej, no to hops. Wspiął się pięknie. Stoi na żyznym polu? Tak. No i z tego co wiem, to będzie trochę trudniejszy przeciwnik. Obawiam się, że z nim nie pójdzie nam tak prosto jak z innymi. Ponieważ z tego co troszeczkę poczytałem o Prince of Persia... Oj, nie tak. To jest to wojownik, raczej nie wiem, wojownik, nie wiem czy to tak mogę, czy mogę go tak nazwać. Ale jest to po prostu ten boss. Troszeczkę ciężki z jednego powodu, aczkolwiek na niego, tak jak już chyba w poprzednim odcinku wspominałem, bo myślałem, że będę z nim walczył,
on jest odporny i na magię naszej przepięknej towarzyszki, i na nasze uderzenia mieczem. Także w sumie, no tak na dobrą sprawę, to troszeczkę nie wiem jaką objąć taktykę. Spróbujemy coś zrobić, ale czy będą cięcia? Tego nie mogę obiecać. Ginąć z honorem powiadasz. O, tak jak widzicie, wojownik jest odporny na ataki mieczem i magię. Użyj scenerii, by go pokonać. Wciśnij prawy przycisk myszy, by blokować. No okej. No dobrze, użyć elementy otoczenia. Naszym otoczeniem jest platforma, na której nic nie ma. Teraz nie wiem co. Oj, dostałem. Już, na dzień dobry. Myślę, że najlepszym sposobem tutaj będzie odepchnąć go w stronę właśnie tej przepaści, co jest. Tak jest. Czyżby o to chodziło? Jeżeli tak, to niepotrzebnie się martwiłem. No dobrze, skoro już odblokowaliśmy, zabiliśmy tego bossa. Możesz mi wskazać właściwy kierunek? No to co ja mogę zrobić teraz? Użyć Erik. No i tym oto sposobem, prosty dosyć i szybki sposób, raczej sposób, no ludzie, powtarzam się, nie ogarniam już tego co mówię. No dobrze, mniejsza z tym, chodziło mi o to, że w taki oto prosty sposób ukończyliśmy wszystkie krainy, te najbliższe naszej świątyni. Jeżeli nie wiecie o czym ja mówię, powinniście obejrzeć pierwszy odcinek Prince of Persia, gdzie to było dokładnie wytłumaczone. Myślę, że możemy wyjść w No dobra, no to zbierajmy nasze przepiękne punkty mocy. Zwłaszcza, że tutaj widzę, że trochę ich jest. A nie jest tak trudno je złapać. Nie, tu. Myślę, że nie będę was też zanudzał zbytnio tym łapaniem punkcików, znaczy punkcików ziaren światła, bo to jest takie, no to bardziej już... Wiem, że to jest potrzebne do odblokowania dalszej gry, rozgrywki. Tak, wiem o tym. Lecz, no... Jakby nie patrzeć, to nie jest nic, co by mogło zafascynować nas. Ani tam... Nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Moim zdaniem po prostu, w moim odczuciu, to nie jest... Oj, spadłem. To nie jest coś, co by was mogło jakoś... Nie, że zachęcić. No kurczę, brakuje mi teraz doboru słów odpowiednich. No o, zainteresować. To miałem na myśli, ja szukałem słowa bardziej odpowiedniego. No dobrze, i gdzie dalej mam biec? Gdzieś tam? A, to pięknie zrobił nasz książę Percy. Zjeżdżaj pięknie. Tak, o to właśnie mi chodziło. Jak widać już trochę... Mimo mojego zachowania wręcz będzie takiego noba, to myślę, że po pewnym czasie rozgrywki w Prince of Persia dosyć już sobie dobrze radzę. I miło dosyć się mnie ogląda, bo jest mało faili w porównaniu do tego co było. Bo oczywiście super nie jest, nigdy nie będzie. Ale myślę, że nie jest źle. Jakoś ogarniamy to wszystko. 92. Wow, gdzie to ma prowadzić? Myślę, że tam nie powinniśmy teraz iść. A jednak musimy. No dobra, zginąłem. No tak, myślę, że...
powoli na tym będziemy kończyć odcinek. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek z serii Prince of Persia. Wyczekujcie go, jeżeli chcecie. No, ale na pewno w tym tygodniu postaram się coś tam wrzucić. Co to będzie, jeszcze dokładnie nie mogę powiedzieć, bo sam nie wiem. No, ale mam nadzieję, że wasze czekanie się opłaci. No dobrze. Widzę, że jeszcze pełno jest tych, jakby to powiedzieć, ziaren światła. W sumie myślę, że jeszcze te ziarna zbiorę, za szybko chciałem się z wami pożegnać. I naprawdę kończymy odcinek, bo wow, nie ma sensu najmniejszego was zanudzać tym całym zbieraniem. A mi też jest troszeczkę ciężej wrzucać filmiki na YouTube'a, które no trwają załóżmy 40 minut, a nie 20 czy 10. Będę musiał chyba tutaj do swojego przedstawiciela, czy przedstawiciela, do swojego netodawcy, że tak to powiem, zadzwonić i porozmawiać z nim na temat uploadu, dobrze mówię? Upload to jest wrzucanie, chyba tak. Bo to, co teraz mam, niby mam 6 mega, a jednak cieniutko idzie. No dobrze. To by było na tyle. Żegnam się z wami w oczyszczonej już krainie. I zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu z Prince of Persia. Teraz się z wami żegnam. Siemana, repa.